Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie, Hercules Poirot, The First Cases. Rozpoczynamy rozdział drugi, który zwie się Sprzeczka. Poznaj okoliczności sprzeczki. Na tą chwilę nie mamy nowych połączeń. Okej, w takim razie się rozejrzyjmy. Moi drodzy, dopiero przed chwileczką wstałem, więc mój głos może być troszeczkę zaspany. No i moje szare komórki też nie do końca mogą być rozbudzone. Mamy Archibalda, pogadajmy z nim. Mr. Sterling, I trust the preparations are progressing since our last meeting. Please, detective, Archibald is fine. Everything is in order now. Are you... You are head butler of this house. It is a position that warrants respect, and I shall continue to give it, Monsieur Sterling. And I must admit, it is the smell from the kitchen that has my attention more than the party itself. Rehana is quite the cook, but it will still be some time. Maybe you'd like to enjoy a drink while you wait? Some of... and the remaining guests are in the library on the first floor. I will be sure to explore both. Merci. Czy na dzisiejszy wieczór przewidziany jest jakiś harmonogram? Nie chciał pan wtrącać się do wymiany zdań między Monsieur Demirem a Majorem. Dinner will be served in the dining room, but the rest of the evening is yours to enjoy. You have all certainly been working hard, it seems. Very hard. The lady of the house wanted everything a certain way, and that's how it was to be done. Nie chciał pan wtrącać się do wymiany zdań między Monsieur Demirem a Majorem. It is my responsibility to look after the house and staff, not to resolve petty disputes. I cannot imagine he will be in any mood to attend the party. He often has a cigar to calm down, and if that doesn't relax him, that temperature outside surely will. Merci. You have been most helpful. No dobra, odblokowano nową mapę umysłu. Czas poznać pozostałych uczestników przyjęcia. Wszyscy są w jakiś sposób powiązani z rodziną. I chociaż przybyli tutaj, aby wspólnie świętować, możliwe, że jedno z nich ma nieczyste zamiary. Przeszukaj salon, umożliwia kontynuowanie śledztwa. Archibald skierował mnie do salonu znajdującego się po jego prawej stronie, a także do biblioteki na końcu korytarza na pierwszym piętrze. Przeszukaj bibliotekę, umożliwia kontynuowanie śledztwa. Archibald Sterling. Mamy też Majora. No dobra. Może zaczniemy od salonu. Skoro znajdował się pod ręką, to czemu nie? Jest Zakaria. Monsieur Demir, we meet again. What did I tell you? Call me Zack. You... I did, and a charming room it is. I don't know if I would call mine charming, but if I drink enough, it won't matter. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nasz pokój jest obskurny. Nie ma tam niczego, co by się wyróżniało na tle innym. Muszę przeprosić za wcześniejszy nie tak, gdy nie spytałem, skąd pan zna rodzinę. Czym się pan zajmuje? Wygląda na to, że wszyscy tutaj cieszą się świetną sytuacją finansową. Waham się, czy zapytać, ale jak się miewa pański brat po kłótni z Majorem? That's okay. At least you actually care. Not like most of the others here. I'm the groom-to-be's older, more handsome brother. Ah, oui. I see the resemblance now. How wonderful that you can celebrate this occasion together. I'll stop you there. The only wonderful thing about this celebration is the free food and drink. You are not pleased for your brother. Angeline seems nice enough, but marriage is not for me. What is there to gain from tying yourself to someone for the rest of your life? Ciekawy jest ten Zakaria. No, on też mi się tutaj wydaje głównym podejrzanym. Czym się pan zajmuje? Wygląda na to, że wszyscy tutaj cieszą się świetną sytuacją finansową. Recently not a great deal. Well, except for enjoying myself. I was once a field medic in the military. But those days are over. Wiecie, wydaje mi się, że Zakaria nie ma pieniędzy. No i po prostu zazdrości tym wszystkim ludziom, którzy się tutaj znajdują. A przede wszystkim swojemu bratu. A noble occupation.
Did you not want to make it your career? It wasn't my decision to make. I certainly don't miss the battlefield, that's for sure. Waham się, czy zapytać, jak się miewa pański brat po kłótni z majorem. I'm sure he's fine. You don't need to worry about him. Always the knight in shining armor, riding in to save the day. Saving the day from who, exactly? Well, if Gedeon is the knight in the fairy tale, Felix is the dragon. Felix the Major! Ha! Always there, thinking he is better. Just because he was a major. We all know how he got there. In his mind, that puts him at the top of the chain. Wygląda na to, że między Monsieur Demirem a majorem jest jakaś wrogość, a jej źródło nie pochodzi z jednego wieczoru na przyjęciu. Perhaps it is best I take my leave. Okej. Czyżbyśmy mieli jeden łańcuch? Nie, na tę chwilę nie ma żadnego. Major chciał się uspokoić. Major wyszedł w pośpiechu na zewnątrz, aby zapalić cygaro. Nawet Hood nie był w stanie go powstrzymać. Zakaria uważa, że niechęć majora wobec niego i jego brata ma podłoże klasowe. Zakaria Demir. Zakaria twierdzi, że Gedeon chętnym okiem spogląda na rodzinną fortunę. Ciekawe, czy zna przeszłość tej rodziny. Nie wydaje się, aby w jakikolwiek sposób ukrywał swój stan. Zakaria jest bratem narzeczonego, Gedeona. Ciekawe, czy są do siebie podobni pod względem charakteru. Zakaria sprawia wrażenie, że nie dogaduje się najlepiej ze swoim bratem. Butelka. Dosyć pokaźnej wielkości butelka alkoholu. W połowie pusta. Czemu stoi na barze, a obok nie ma żadnych szklanek? Może po prostu każdy, kto tutaj podchodzi, to Wojs Gwinta. O Boże, Cassandra. Nie chcę z nim rozmawiać, ale chyba nie mam wyjścia. Madame Van den Bosch, congratulations are in order on your daughter's engagement. Thank you. And... Detective Poirot. I'm sorry, the name eludes me. Tamten dzień w domu Van den Boschów został we mnie jak żywy. Otworzył mi oczy na niesprawiedliwe traktowane klasy pracującej i zmotywował do zostania detektywem, którym jestem dzisiaj. A jednak ona nawet nie zwróciła na mnie uwagi. Once, officer Poirot, I investigated your daughter's missing bracelet. Oh, it's you. There is no missing jewelry here today, so we are really not in need of your services. I am here on a rather more pressing... I know why you are here, officer. Detective, whatever you are now. Please, just get on with it. Detective, and I promise not to keep you too long. Rozumiem, że spór rozpoczął się wcześniej od kłótni między majorem a mademoiselle Angeline. Pani córka zaprosiła mnie tutaj, abym znalazł szantażystę. Angeline is her own woman now. She can fight her own battles. She does not need her husband to be stepping in. And what battles would they be? Nothing that concerns you, detective. Nie jestem pewien, czego się spodziewałem, pytając Madame Van den Bosch o sprawy prywatne. Keep your volume down! She had no right to do such a thing. As soon as the other ladies get wind that there was a police officer in house, the whole town will know. Perhaps you should be more focused on catching the blackmailer that is holding your family's name to ransom than what the chattering women of the town will say. I care more about what those chattering women, as you so rudely described them, have to say than the empty threat of an anonymous letter. Your daughter does not agree. In fact, it has been suggested that one of tonight's guests may know more than they are willing to show. The guests? You mean our friends? You can't honestly believe one of them would be so petty to send a letter like that. Oh, officer, you have not changed. Pragnę podziękować za dzisiejszą gościnę.
I suppose it is only polite to say you're welcome. Madame is as quick-witted as I remember. What a shame. There is nothing as memorable about you but your lack of respect. Powinienem był wiedzieć, że trudno mi będzie wygrać walkę słowną z Madame. Być może powinna pani opowiedzieć mi o tajemnicy rodzinnej, której chroni jej córka. What do you mean? Protecting? She hasn't gone and paid that silly ransom, has she? It was Monsieur Demir that accepted the cost. He paid it because your daughter believes there may be something to hide. For heaven's sake! Why do you think it was addressed to her and not I in the first place? Because they knew I would throw it in the rubbish where it belongs. Madame, if there is something you are keeping, it would be wise to tell me now. It may help in identifying the culprit. And it would be wise for you to stay out of my family's business. If I require your help, I shall ask for it. But don't hold your breath. Merci. An enchanting conversation, as always. No, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się takiej rozmowy z Kassandrą. Nie mieliśmy z niej miłego spotkania już wcześniej. Okolice wokół domu przykryła gruba warstwa pięknego białego śniegu. Mam nadzieję, że Kassandra zwróci na nas uwagę, kiedy rozwiążemy tą sprawę i ochronimy jej tak naprawdę tyłek. Może wtedy nam podziękuje. Margu. Allow me to introduce myself. Hercule Poirot. Detective Hercule Poirot? I heard we were being joined by one of the king's finest officers. Oui, madame. I see my name precedes me. Comtesse Margot de Vos. Charmed, I'm sure. It is I who is charmed. Handsome, well-mannered, and a man of the law. I did not expect such a fine caliber of gentleman at this party. Comtesse, your compliments are enough to make a young detective blush. Oprócz pochlebstw, czym się pani zajmuje? Który z zaręczonych zaprosił panią dzisiaj? Widok majora leżącego w takim stanie w westybule był dość szokujący. Co pani myśli o Monsieur Demirze? I fill my time mostly with charity work. The number of those less fortunate only continues to grow. How very admirable. One must remain humble. Który z zaręczonych zaprosił panią dzisiaj? I have been a close friend to the Van den Bosch family for, well, heaven knows how long. You must have known the late Viscount then. Indeed, we had been friends since our school days. His passing was very hard on both Cassandra and young Angeline. I became a sort of protector of them both after his death. Dowiedziałem się, że przyjaźń w tych wyższych kręgach społecznych może być niczym innym jak tylko fasada, aby utrzymać swoją pozycję. Może hrabina rywalizuje o status Madame Van den Bosch. You will find Felix at the center of any trouble, especially when it concerns the ladies of the house. I understand he has made himself quite at home here. What an understatement! He thinks his friendship with Cassandra entitles him to anything and everything in the house, including certain opinions of how young Angeline lives her life. He does not approve of Monsieur Demir? You'd have to ask him, or rather speak with Gédéon's brother. He will have something to say about Felix, I am sure. Hrabina jest doskonała w wabieniu na pyszny kąsek, by następnie pozostawić rozmówcę dyndającego na żyłce. Czas na kolejną rozmowę z Monsieur Zakarią. Co pani myśli o Monsieur Demirze? A strapping young man. Angeline has found herself a good one. They certainly make a handsome couple. Speaking with them both, it is plain to see, even to one that is unexperienced in such emotions, that there is a great deal of love between them. When they are together, it is obvious for all to see, even at such a young age. But who are we to judge what the heart wants? It has been a pleasure conversing. I look forward to our next tête-à-tête. Tête-à-tête. Dobra, odblokowaliśmy nową rozmowę z Zakarią. Oh,
wiadomości o strajku trwającym w fabryce. Robotnicy żądają sprawiedliwego traktowania. Artykuł autorstwa Jacqueline Conrad. Chodźmy porozmawiać z Zakarią. Fire away, detective. Mam wrażenie, że nie lubi pan majora. The major pain in the ass. Why should I? It doesn't take a detective to work out the sort of man he really is. I have my own history with the major, but that is a story best not told. I think it's a story best told now. It can't be any worse than what he did to us during the war. You fought together in the war? We were on opposing sides. Natknąłem się na delikatny temat. Najlepiej będzie go uniknąć. The subject of war is a difficult topic for everyone. Perhaps it is best to discuss something else. If you had seen what I have, what he has done, you wouldn't side with him. I am taking no sides, monsieur. It is just not conversation fit for a party. Perhaps it is best I take my leave. Cóż takiego Zakaria widział, co zrobił major? No to jest ciekawe, ale jest to kolejna tajemnica, którą powinniśmy rozwiązać. Okazja, żeby zagrać, jest wyjątkowo kusząca, ale lepiej oszczędzić sobie wstydu. No tak, Herkulesie, jeżeli nie jesteś dobrym grajkiem, no to lepiej oszczędzić sobie tą grę. Czyli co, rozumiem, że rozejrzeliśmy się dokładnie po salonie. Niczego więcej tutaj nie znajdziemy i z nikim więcej chyba porozmawiać też nie będziemy mogli. Poznaj okoliczności sprzeczki, porozmawiaj z Kassandrą, okej. Czyli jednak mamy nowy dialog. No i mamy jedno łączenie. Krótka miłość, ich związek nie trwał zbyt długo, mam nadzieję, że naprawdę są gotowi na ten ślub. Bracia mają pewne zatargi z majorem. Żaden z braci nie ma szczególnie dobrego zdania o majorze. Zaczynam zauważać pewien wzór. Co tak naprawdę Felix sądzi o braciach? Cassandra van den Bosch. Spodziewałbym się, że Madame van den Bosch będzie chciała być w centrum każdego sporu. Margot de Vos. Margot dosyć wyraźnie stwierdziła, że major niezbyt przepada za Gadeonem. Porozmawiaj z Kassandrą. Porozmawiaj z Zakarią. Spodziewałbym się, że Madame van den Bosch będzie chciała być w centrum każdego sporu. Margot dosyć stwierdziła, że major niezbyt przepada za Gedeonem. Żaden z braci nie ma szczególnie dobrego zdania o majorze. Another success. I never doubted myself. Nie powiedziałbym tego majorowi prosto w twarz, ale nie sądzę, aby osądzenie Gadeona było na miejscu. No i tutaj też mamy jeden łańcuch. Wiadomości o strajku trwającym w fabryce. Robotnicy żądają sprawiedliwego traktowania. Dosyć pokaźnej wielkości butelka alkoholu, w połowie pusta. Czemu stoi na barze, a obok nie ma żadnych szklanek? Miejsce, w którym goście mogą spędzać czas razem, na pewno jest często używany. Godne podziwu, z mamfletu jasno wynikało, że Mergu pomaga kobietom pokrzywdzonym przez los. Z taką parą zdecydowanie nie chciałby się wdawać w żadne spory. Mergu uważa się za nią, a stróża Kassandry. Jestem przekonany, że Madame potrafi sama się obronić. Czemu Mergu czuje taką potrzebę? Mergu de Vaux. Od śmierci wicehrabiego major jest blisko i pomaga w sprawach rodzinnych. Zastanawia mnie, jak duży jest jego zakres pomocy. I should not be surprised by my own skills of deduction. Nie wiem, jak można w ogóle wypić tyle alkoholu, a szczególnie w jeden wieczór. Porozmawiaj z Zakarią. Ale może najpierw porozmawiamy z Kassandrą. Let's make this quick, did it? Rozumiem, że major nie przepada za przyszłym mężem panny Angeline. Wiadomość o zaręczynach mademoiselle Angeline zapewne panią uradowała.
You can make whatever assumptions you wish. Based on several accounts, it seems as though the Major has a certain level of disdain for him and his brother. Felix is merely protecting both my daughter and the Van den Bosch name. Protecting them from what exactly? That is a question best asked to them. Gideon is a fine, educated young man from a well-respected family. All important when considering a new son-in-law. A good home and education speaks volumes about a man. Even in the short time they have been engaged, his noble character is obvious. I can assure you, madame, my education is not one to be sneered at. And yet you remain a mere detective. Perhaps it is your choices, then, that are to be questioned. Merci. An enchanting conversation, as always. No tak, jak zawsze. Fire away, detective. Nie miałem zamiaru psuć mu uroczystości, ale może przynieść panu szklankę wody. I have a drink, but thanks anyway. I just would not like to see things get out of hand. Don't you worry about me. I've got it covered. Coś mi mówi, że to nadmierne picie nie jest celebracją zaręczyn jego frere. Sposób, w jaki wspomina wojnę, skłania mnie do myśli, że może to być coś poważniejszego. Perhaps it is best I take my leave. Czyli co, Zakaria ma jakiś uraz powojenny. Porozmawiaj z Zakarią, zbadaj sprawę szantażu, przeszukaj bibliotekę. Brak nowych połączeń. Moim zdaniem jego nadmierna skłonność do alkoholu jest wyrazem odreagowania czegoś. A tutaj mamy znowu kolejne połączenie. Wygląda na to, że młodzi nie zamierzają długo czekać na ślub. To dosyć romantyczne, ale skąd ten pośpiech do zawarcia małżeństwa? Zakaria twierdzi, że Gedeon chętnym okiem spogląda na rodzinną fortunę. Ciekawy, czy zna przyszłość tej rodziny. Czyżby Gedeona interesowały tylko i wyłącznie pieniądze? Magnifique. Monsieur Gedeon mógłby chcieć wrzenić się w rodzinę wyłącznie z chęci zysku. No, być może. Może wcale to nie jest miłość. Ale okej. Przeszukaliśmy sobie salon, porozmawialiśmy sobie z wszystkimi postaciami. W takim razie udajmy się na piętro i do biblioteki. Na pewno zostaniemy poinformowani, gdy kolacja będzie gotowa. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Poirot jest głodny. Nie mogę tędy wyjść. I am all yours, detective. It has been a pleasure conversing. Mamy za to tutaj hol na parterze. No tak, tam było przejście do jadalni. A my powinniśmy udać się na pierwsze piętro. Z tego co mówił Archibald, znajduje się gdzieś tutaj biblioteka, na końcu korytarza. I chyba nawet wiem gdzie. To były te wielkie drzwi. I told you, you're barking up the wrong tree. I'm not a reporter. Jackie. But you're going to want to hear this. You could interview me now. And why would I want to spend my evening doing that? The world needs to know. You want to sell papers, I want the truth to be known. Win-win. I came here to enjoy myself, not to hear a second string version of... I was there. I saw the whole thing, including who was ruining the show. All right, I'll bite. Let's talk later. Odblokowano nową rozmowę. Ernesto. Bonjour. Are you a guest of Mademoiselle Angeline or Monsieur Demir? Do I know you?
Where are my manners? I am Hercule Poirot. The lawman. Oui, monsieur. Detective Poirot. And you are? Ernesto da Silva. A pleasure, monsieur. Czym pan się zajmuje? Widział pan sprzeczkę między majorem i monsieur Damirem, oui? I'm a man of business. I see. Is there a particular area of business that is your focus? Overseas investments, international relations. I also own a number of factories in the city. Małomówny jegomość. To może bardziej przypominać próbę wyciśnięcia krwi z kamienia niż wymiany zdań. Très bien. Monsieur has many talents. Czy mam rację sądząc, że zmarły wicehrabia był zamieszany w takie sprawy biznesowe? We work together as partners, yes. You must know the Van den Bosch family well, then. I helped Cassandra, rather, Madame Van den Bosch, if and when she needs me. Monsieur nazwał Madame Van den Bosch Cassandrą, po czym szybko się wycofał. Może są w bliższej relacji, niż jest skłonny powiedzieć. Widział pan sprzeczkę między majorem a Monsieur Demirem, oui? I did, but frankly, I have no time for childish school fights. You are not aware of the circumstances that started it then? I heard something about a cigar. Only Felix would be petty enough to get riled up by something so menial. A cigar? Yes, Monsieur Demire had one of Felix's precious cigars. If you ask me, they won't be the real thing anyway. Nie spodziewałbym się, że dwoje dzieci zachowa się w ten sposób, o dwóch rzekomo wybitnych dżentelmenach nie wspominając. Distinguished gentlemen. It was two alpha males going head to head. Master Gideon came out the victor. Surely we have passed the days where shows of unnecessary brute strength impress anyone. When it comes to the protection of a woman, we are far from it. Man will always return to their most primitive form. Mademoiselle Angeline, the Major has no place to feel threatened. Monsieur Gideon is to become her husband. And he has spent the last however many years supporting them, as he calls it, clutching on to whatever he can. Merci for your time. It has been most intriguing. Ernesto. Być może zaręczyny pary wprawiły kogoś wyjątkowo romantyczny nastrój. Mamy też liścik. Najwyraźniej szczęśliwa para planuje miesiąc miodowy, ale nie wie jeszcze dokąd pojedzie. W tym domu jest wystarczająco dużo tajemnic, że nie warto zajmować sobie głowę jakąś fikcją. Mógłbym cały czas czytać o przygodach postaci z tych książek. Kominek. Aha. No tak, za każdym razem Poirot komentuje to tak samo. Gdybym chciał wyznać komuś miłość, na pewno czerpałbym stąd inspirację. Jest też Hugo. Allow me to introduce myself. Hercule Poirot. Hugo Beckers. A pleasure. I hope I am not disturbing you. I often find myself at a loose end at parties such as these. I've never been referred to as a loose end before. But it is always good to make a new acquaintance. Może powinniśmy zacząć od wymiany uprzejmości. Czy to nazwisko Demir, czy Van den Bosch pana tu sprowadza? Wcześniej wszedłem podczas pańskiej, nazwijmy to, gorącej dyskusji z Mademoiselle Conrad. There is no better way to understand one's purpose in life. I stand up for the workers that cannot do it themselves. You work with a union? Union leader, well, that is my formal title. But I see myself as more than just that. So much more. I am the face of the people. A voice in the void when there is none. Very spirited. You have quite the way with words. In my line of work, it is essential. Some fight with their fists, but I believe words are the ultimate weapon. Czy to nazwisko Demir, czy Van den Bosch, pana tu sprowadza?
I have been working with Gideon for quite some time. We are doing great things together. Great things. I was not aware he was part of the Union. Well, he's not exactly. But he is an ally in the battle we face. Without his support, our uphill struggle would surely be a climb. Hopefully my talks with De Silva will help him see the light. I don't know what you think you heard, but it was a private matter and I appreciate if you kept it to yourself. I can assure you, Monsieur Beckers, your conversation is exactly that, yours. Then maybe we should just leave it there. W tej rozmowie chodzi o coś więcej. Jeśli nie ma się nic do ukrycia, dlaczego obie strony nie chcą ujawnić szczegółów? Może teraz jest odpowiedni moment, by na to naciskać. Merci. If I find myself at a loss again, I shall certainly return. A pleasure to make your acquaintance. Likewise. You're not from around here, are you? My name is Hercule Poirot. I am a friend of Mademoiselle, soon to be Madame, Angeline. I see. Jacqueline Conrad. No doubt you've heard the name before. I am rather embarrassed to say I have not, Madame. No need for the Madame. I'm not married. Just call me Jackie. Oui, Jackie. Jak to się stało, że zostałaś tu dziś gościem? W takim razie zapewne słyszałaś o niedawnym szantażu. Kiedy wszedłem, rozmawiałaś z pewnym dżentelmenem. Here's the thing. I'm one of those people you want to know, and not be on the wrong side of. Perhaps it would be wise for me to remain on your good side. It's the best place to be. You wouldn't believe what a couple of positive stories can do for a family name. And that is what you have done for the Van den Bosch family? A little help goes a long way, and from what I have seen, the ladies deserve some positive support. W takim razie zapewne słyszałaś o niedawnym szantażu. I heard, and it doesn't surprise me. There will always be someone trying to get something out of someone else. People are only out to help themselves. That is a rather pessimistic way of thinking. But it's the truth. And in my experience, more often than not, it's someone the victim knows, and knows pretty well. You make me question those I consider friends. And maybe you should. If you have something you don't want the world knowing, just keep it to yourself. Może to wynika z charakteru tej pracy, ale brakuje jej współczucia dla tych, którzy mogą paść ofiarą takiej zdrady. Kiedy wszedłem, rozmawiałeś z pewnym dżentelmenem, z Hugo. That's what we call eavesdropping. Pardon, I didn't mean to pry. And with respect, I don't think it's really any of your business. Z pewnością nie tego się spodziewałem. Mademoiselle Conrad jest nieugięta. Będę musiał dobrze rozegrać z nią swoje karty. I must take my leave. Coś mi się wydaje, że Hugo i Jackie robią tutaj jakiś przekręt. Szklana gablota. O. Wygląda na cynom i delikatną. Powstrzymam się od pokusy i dalszych oględzin. Ha. Często zastanawiałem się nad podróżowaniem po świecie. Może pewnego dnia... Herkulecie, będziesz miał ku temu okazję. Ale powiedzmy, w późniejszym życiu. Ah. Wpatrywanie się w gwiazdy to jedna z prostych przyjemności życia. A dziwne jest to tłumaczenie. Huh. Okolica wokół domu przykryła gruba warstwa pięknego, białego śniegu. Suspens i napięcie to dwa elementy, dzięki którym autorzy są w stanie utrzymać zainteresowanie czytelników przygodami swoich wymyślonych bohaterów. Czy coś my tu jeszcze mamy? Kolejną książkę. Madame musi bardzo interesować się tematyką świętych, skoro posiada taką literaturę. Okej. Okay. Chyba wszystko, tak mi się wydaje, w bibliotece. Ale zanim przejdziemy do dedukcji, postaramy się połączyć jakieś elementy. Plan jest taki, żeby poczytać sobie o tych postaciach, które odkryliśmy w tym odcinku. A trochę ich jest. Ernesto de Silva,
Właściciel fabryki i przedsiębiorca. Zależy mu na zyskach i ma niewiele czasu, by marnować go na pogawędki. Zaskoczyła mnie jego bezpośredniość, którą wielu uzna za nieuprzejmość, ale opinia innych raczej nie ma dla niego żadnego znaczenia. Jest starym znajomym Adam van den Bosch i byłym partnerem w interesach zmarłego wicehrabiego. Floret. Gideon. Hugo Bakers. Z miejsca zauważyłem, jak dumny jest Monsieur Baker ze swojej pracy, a jego dokonania są imponujące. Jako przewodniczący Związku Robotników walczy o prawy klasy pracującej. Wyobrażam już sobie, jak wygłasza inspirującą przemowę do swoich zwolenników. Jackie Conrad. Rzetelna, pewna siebie i inteligentna. Myślę, że z tymi trzema określeniami Mademoiselle Conrad na pewno by się zgodziła. Doskonale radzi sobie w życiu zawodowym, prowadząc kilka poczytnych gazet. Na dodatek chce, żeby każdy o tym wiedział. Nie pozwoliła, aby płeć osłabiła jej pozycję, a zamiast tego skutecznie ją wykorzystuje wobec konkurentów, którzy nie traktują ją poważnie. Margot DeVos. Dumna, silna i uparta i kokieteryjna bywalczyni salonów. Hrabina DeVos wie, czego chce i nie zamierza się z tym kryć. Prowadzenie schroniska dla kobiet to działalność godna podziwu. Świat byłby dużo lepszy, gdyby więcej tak majętnych osób postępowało podobnie do niej. Jeno Stygar Majora rozkoszuje się nim dosyć często. Trzymał w ręku jedno z cygar majora. Dlaczego je miał? Ich związek nie trwa zbyt długo. Mam nadzieję, że naprawdę są gotowi na ten ślub. Żaden z braci nie ma szczególnie dobrego zdania o majorze. Zaczynam zauważać pewien wzór. Co tak naprawdę Felix sądzi o braciach? Major wyszedł w pośpiechu na zewnątrz, aby zapalić cygaro. Nawet Hood nie był w stanie go powstrzymać. The pieces of the puzzle are finally coming together. Czy major posunąłby się do rękoczynu z powodu kradzieży cygara przez Gideona? Porozmawiaj z Zakarią. Umożliwia dalsze śledztwo. Zbadaj sprawę szantażu. Wygląda na to, że Jackie nie zna osobiście członków rodziny, ale napomknęła, że zna jej przeszłość. Znajomość faktów i przekazywanie wiadomości to jej praca. Nic dziwnego, że sporo wie o gościach i przyjęciu. Okej. Jackie zna przeszłość rodziny. To mógłby być jeden z głównych powodów do szantażu. A tym bardziej, że wiecie, pisze gazety. Gdyby nie dostała okupu, mogłaby nagłośnić sprawę w prasie. To na pewno by ujrzało światło dzienne. No i mogłoby pogrążyć rodzinę. Mamy aż trzy nowe łańcuszki. Nie słyszałem dotąd, aby ktokolwiek zwracał się do Madame po imieniu, nawet przez pomyłkę. Ernesto de Silva. Ernesto jest dobrym przyjacielem rodziny i pomaga jej, gdy zachodzi taka potrzeba. Czy pomoc Ernesto powinna budzić jej niepokój? Porozmawiaj z Mergu. Umożliwia kontynuowanie śledztwa. Major naprawdę bardzo pomógł rodzinie. Może jednak wcale nie jest aż tak złym człowiekiem. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Jeżeli ktoś korzysta z czyjejś pomocy zbyt długo, to jest zwyczajnie od niej uzależniony. Jakiej pomocy ciągle potrzebuje ta rodzina? Jackie uważa, że skoro szantażysta zna tak osobiste sekrety, musi być blisko związany z rodziną. Kto jest na tyle blisko rodziny, aby móc poznać jej tajemnice? Jackie nie chce rozmawiać o swojej dyskusji z Hugonem. Czyżby chciała coś ukryć? Porozmawiaj z Jackie. Rozmowa pomiędzy Hugo a Jackie zdecydowanie przykuła moją uwagę. Hugo Bex. Dobra, mamy też dwa kolejne łańcuszki. Godne podziwu, z Manfetu jasno wynikało, że Mergu pomaga kobietom pokrzywdzonym przez los. Jackie uważa, że skoro szantażysta zna tak osobiste sekrety... Jackie nie chce rozmawiać o swojej dyskusji z Hugonem. Rozmowa pomiędzy Hugo a Jackie zdecydowanie przykuła moją uwagę.
Hugo lekceważy kłótnie z Jackie. Być może skrywa się pod tym coś więcej. Things are beginning to become clearer. Powinienem przyjrzeć się jeszcze raz tej kłótni. Oboje są bardzo tajemnicze i coś mi tutaj nie pasuje. Gideon wyraził poparcie dla sprawy sprawiedliwego traktowania robotników. Miejmy nadzieję, że przyniesie to pozytywne skutki. Hugo i Gideon pracowali razem. Hugo przybył na zaproszenie Gideona. Zakaria sprawia wrażenie, że nie dogaduje się najlepiej ze swoim bratem. What a revelation! To oczywiste, że Major jest blisko rodziny, coś łączy go zarówno z Cassandrą, jak i Angeline. Porozmawiaj z Archibaldem umożliwia kontynuowanie śledztwa. Porozmawiaj z Mergu umożliwia kontynuowanie śledztwa. Ale wciąż mamy jedno połączenie. Od śmierci wicehrabiego Major jest blisko i pomaga w sprawach rodzinnych. Zastanawia mnie, jak duży jest jego zakres pomocy. Another success. I never doubted myself. Istnieje prawdopodobieństwo, że Major jest w jakiś sposób powiązany ze sprawą szantażu. Do jakiego stopnia? No, tego będziemy chcieli się dowiedzieć. Porozmawiaj z Archibaldem, porozmawiaj z Mergu. Porozmawiaj z Zakarią. Czyli tak czy inaczej musielibyśmy udać się na pierwsze piętro. Niczego więcej w bibliotece na tą chwilę nie zrobimy. Gdzie jest wyjście? Hol na pierwszym piętrze. Okej. Słuchajcie moi drodzy, ale ja myślę, że te rozmowy dokonamy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!